Chwała niech będzie Panu Jezusowi. Kochani, pochylmy jeszcze na chwilkę nasze czoła, nasze głowy i pomodlimy się i będziemy rozważać Słowo. Ojcze, w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa, dziękujemy Ci za dobry czas, za dogodną chwilę. Dziękuję Ci za to, że w tym miejscu przez tak wiele lat głoszone jest Słowo. I dziękuję Ci, że ten dzisiejszy dzień jest kontynuacją tych kiedyś, niegdyś wykopanych studni. Panie, niech dzisiaj z tych studni Twojego Słowa niech naczerpie dzisiaj wielu, aby się posilić, wzmocnić. Tego potrzebujemy. Potrzebujemy pokarmu, mądrości, poznania, które płyną od Twojego Ducha. Udziel więc nam dzisiaj chętnie i bez wypominania mądrości, której nam stale brakuje, której ciągle chcemy mieć więcej. Aby Kościół Twój był wzmocniony, silny i pełen wiary, aż do dnia Twojego powrotu, Panie Jezu. Niech tak się stanie dzisiaj pośród nas. Amen. Amen. Kochani, jesteśmy dzisiaj na tym miejscu, aby także słuchać Słowa, aby wspólnie razem rozważać to Słowo. Zanim przejdziemy do samego fragmentu i dalszego cyklu, a w zasadzie już końcówki, bo to ostatni wykład z tego cyklu, który rozpocząłem dzisiaj, już dzięki Bożej łasce mogę go zakończyć. Kochani, chciałbym dzisiaj zamknąć ten cykl i rozważać na temat poznania Boga, atrybutów Pana Boga, Jego cech natury. Idąc dalej w cyklu tych wykładów. Natomiast dzisiejszy wykład, to można powiedzieć, tematem tego wykładu jest nauczanie o Duchu Świętym i nie tylko. Tak nazwałem ten temat. Uważam, że jeśli chodzi o poznanie Boga, to w obecnych czasach, w których żyjemy, chyba najwięcej kontrowersji wzbudza osoba Ducha Świętego. Ducha Świętego. Jeszcze tak wielkiego pomylenia i tak wielkiego niepoznania chyba na świecie nie było jak dzisiaj odnośnie właśnie pracy Ducha Świętego, Jego działania, Jego poruszania się w Kościele, Jego pracy i charakteru. A jeszcze jeden powód jest ku temu, aby mówić o Duchu Świętym i o poznaniu Jego osoby, no chociażby dlatego, że mieliśmy Zielone Święta. Nie wiem, czy w niedzielę mówiliście na ten temat. Ja usługiwałem w niedzielę na ten temat, na temat Ducha Świętego i dzisiaj będę chciał również na ten temat mówić. No ale fakt jest taki, to są święta, to jest święto, Zielone Święta. I kiedy od jakiegoś czasu jestem świadkiem albo sam przeżywam jakiś dzień świąteczny, to zaraz moje myśli biegną do sytuacji, w której Mojżesz i Aaron stają przed władcą ówczesnego świata, imperium egipskiego, faraonem i przekomarzają się albo przeciągają linę. Gdzieś tam dochodzi w tych rozmowach do, ja już o tym mówiłem, ale przypomnę, gdzieś jakby dochodzi do takiej oto rozmowy, iż Izrael miał wyjść sobie na pustynię, czy pamiętacie ten tekst? Na pewno, na 3 dni i tam poświętować, świętować i później wrócić do Egiptu. Gdzieś tam pomiędzy tymi rozmowami, pomiędzy plagami, takie oto zdanie pada. Wiemy, jak to się skończyło. Wiemy, że w konsekwencji Mojżesz mocno stawiał na swoim, a raczej na tym, co Bóg mu kazał i mówił, nawet kopyto nie pozostanie w Egipcie. Wszyscy wyjdziemy, zarówno synowie, jak i córki, żony, absolutnie wszyscy, nawet bydło z nami wyjdzie. Wszystko. I to jest też oczywiście odpowiednia myśl tutaj, jakby mi się nasuwa, iż nie mogę się pogodzić z dzisiejszym trendem, w którym jakby życie człowieka przedstawia zupełnie jakby inny wizerunek chrześcijaństwa. Ja stoję na stanowisku, iż jeśli człowiek się nawraca, rodzi z Ducha Świętego, o tym dzisiaj będę mówił, to oznacza nic innego, iż jego życie ze wszystkimi jego kopytami wychodzi ze starego życia i rozpoczyna nową wędrówkę. Ze całym dobytkiem, z całym charakterem wszystko staje się nowe. Rozpoczyna się nowe życie z Chrystusem. Oczywiście, że to życie będzie szło
Nie wiem, ile Pan da, 40 lat może na pustyni, po pustyni, po tej pustyni, po tym trudnym obszarze, gdzie będzie doświadczane i przemieniane, ale jestem i stoję mocno na stanowisku, że prawdziwy chrześcijanin, biblijnie wierzący, wierzy w tę prawdę, iż jeśli się człowiek z Bogiem spotyka, to życie się trwale przemienia. Powinno się trwale przemienić. Co się dzieje, tak nawiasem mówiąc, jeśli ktoś postanowi sobie kopyto zostawić ze starego życia w swoim nowym życiu? Co się dzieje? Po czasie to kopyto się odzywa i ściąga z powrotem do Egiptu. Tak to wygląda. Więc nie kupuję jakby takiego chrześcijaństwa, w którym człowiek się nawraca, a ciągle sięga sobie po kieliszek i inne rzeczy, oczywiście takim cudzysłowiu, jakby to mówię. Czasami nie alkohol stanowi tak wielki problem w życiu innych ludzi, to są jeszcze gorsze albo inne rzeczy. Ale to pomińmy. Bóg nie wzywa nas do spektakularnego świętowania. Nigdy tego nie oczekiwał, tylko tego. Oczywiście, świętowanie jest czymś wyjątkowym, ale z tego, co zdążyłem wywnioskować i z tego, co widzę, jak poznaję Boga, On wzywa nas po prostu do nowego życia. Do nowego życia. Nie spektakularnego świętowania i później powracania sobie z powrotem do swojego starego życia, ale do nowego życia. I czasem dochodzi do takich oto sytuacji, szczególnie w tradycyjnych kościołach, iż ludzie pojawiają się tylko, żeby poświętować, a więc na 3 dni przychodzą, na ileś dni przychodzą do kościoła poświętować, a później wracają do swojego starego życia jakby nigdy nic. Istnieją takie śmieszne powiedzonka z życia wzięte, wielu pastorów skarży się, a niektórzy nawet się nie skarżą, ale to w jakiś sposób doceniają, iż mówią, przynajmniej nigdy nie zapomną, kiedy są święta, bo jakiś brat przychodzi tylko na święta i wtedy pastor jest pewien, że jest Wielkanoc na przykład, bo wie, że ten brat przyszedł. A więc no niektórzy to doceniają, ale mnie się wydaje, że to jest pożałowania godne. Życie człowieka powinno się trwale zmieniać i to jest życie, które jest nasączone codziennym świętowaniem. Codziennym świętowaniem tych wspaniałych prawd. Smutne, gdybyśmy przypominali sobie o narodzinach Pana Jezusa tylko w okolicach grudnia i tylko wtedy o narodzinach Pana Jezusa mówili. Czy nie byłoby to smutne chrześcijaństwo, nieautentyczne i nierzeczywiste, gdybyśmy tylko w grudniu nagle mówili o narodzinach Pana Jezusa? Smutne, gdybyśmy tylko wiosną mówili o zmartwychwstaniu, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa i to nawet nie wiadomo jak spektakularnie świętowali, ale byłoby to porażką, gdyby to było tylko wtedy. Smutne, kochani, bracia i siostry, smutne, gdybyśmy o Duchu Świętym mówili tylko pod koniec maja. Bardzo smutne, gdybyśmy nie przeżywali obecności Ducha Świętego na co dzień, a tylko przy patelni z jajkami. Bo tak kiedy się świętuje, nie mam nic do tego, ale gdyby to tylko to było, smutne by to było. Gdyby ten niebiański dar nie był jakby praktykowany codziennie. Gdyby to nie było coś, co przeżywamy na co dzień. Dzień Zielonych Świąt to wyjątkowy dzień w historii świata, ludzkości, bo człowiekowi przywrócony zostaje, jakby na nowo powraca ten rajski powiew z Edenu, ten rajski powiew, w którym człowiek mógł się poruszać, ten szelest Pana, podmuch jakby Boga. Boża obecność, obecność Ducha Świętego w inny nieco sposób, ale jakby powraca na ziemię, aby być z człowiekiem na zawsze. No to jest niezwykły dzień wspominania sobie tego wspaniałego przeżycia obecności Ducha Świętego. Kochani, nie będę dzisiaj skupiał swojej uwagi na chrzcie Duchem Świętym, bo uważam, że my, zielonoświątkowcy, czasem mówiąc o Duchu Świętym, bardzo płytko o nim mówimy, bo czasem tylko mówimy o chrzcie Duchem Świętym i co najwyżej o językach i innych darach.
Ale chcę dzisiaj podczas tego wykładu odwrócić nieco oblicze tego zwiastowania i mówić o Duchu Świętym w sposób, w jaki być może o jakim dawno zapomnieliśmy. O codziennej pracy Ducha Świętego w życiu człowieka wierzącego. O czymś niespektakularnym, ale niezwykle fundamentalnym w życiu człowieka. Wydaje mi się, że gdy mówimy tylko o Chrzcie Duchu Świętym, choć powinniśmy mówić, to i tak to jest płytkie, gdybyśmy tu postawili kropkę i powiedzieli amen. To jest to płytkie. To nie jest pełne spektrum działania Ducha Świętego. To jest jakaś część Jego pracy. A dzisiaj chciałbym skupić swoją uwagę na nieco innych rzeczach. Na nieco innych rzeczach. Kochani, a więc Duch Święty został dany. Przyszedł na ten świat. Został posłany na ten świat i za chwilę otworzymy stosowne fragmenty. Ale niech mi wolno powiedzieć, iż człowiek nie musi przed Bogiem już więcej uciekać. Nie musi chować się po krzakach, gdzieś w zaroślach, ale może wręcz poszukiwać tego duchowego powiewu, szelestu Pana, Jego obecności, obecności Ducha Świętego. To jest inna sytuacja niż do tej pory. Do tej pory człowiek się bał. Dzisiaj może oczekiwać, szukać, wręcz z gorliwością zabiegać o obecność Ducha Świętego. A więc nie będę mówił o Chrzcie Duchem Świętym, ale będę mówił o czymś nieco głębszym. Jestem tego pewien, iż nie da się Ducha Świętego ubrać w żadne normy i standardy. Tak, nie da się. Dlatego, że człowiek nie może opanować Ducha Bożego w żaden sposób. Jest raczej odwrotnie. Wszyscy oczekujemy, że to Duch Święty opanuje człowieka. Wszyscy tego pragniemy, być pełni Ducha Świętego. A jednak niektórzy ludzie, i tutaj wkraczam już w temat, o którym mówimy, a więc poznanie Boga, właściwe poznanie Boga. Niektórzy ludzie zachowują się, jakby Ducha Świętego nigdy nie poznali z tej strony, bo traktują go jak zabawkę i narzędzie w swoich własnych człowieczych rękach. Traktują, albo inaczej, zachowują się jak panowie życia, którzy mają Ducha Świętego jakby na smyczy, aby On czynił ludzką wolę i chęć. Ale kochani, pozwólcie mi na chwilkę, chociaż w kilku słowach, podkreślić, jak doniosłą i jak majestatyczną jest osobą Duch Święty. Tak majestatyczny i tak pełen dostojeństwa, pełen splendoru, pełen poznania i mądrości, iż żadna istota w całym wszechświecie nie poznała Boga z wyjątkiem Ducha Bożego. Jakiż więc majestat, jakaż więc chwała, jakaż więc mądrość, głębia Ducha Świętego. Czy więc człowiek w swojej pysze jest w stanie go opanować, skoro nikt nie jest w stanie poznać głębokości Boga, jak tylko Duch Boży? Jest przecież taki fragment. Więc byłoby to nierozsądne i nierozsądne zachowywać się, jakby On był na służbie u nas. Nie, obyśmy my byli na służbie u Niego, poddani jakby Jemu, Duchowi Świętemu. Nie dziwię się więc, iż Pan Jezus tak srogo i tak radykalnie przestrzega, iż nawet żadne bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie zostanie wybaczone. Choć to wymaga szerszego komentarza i wyjaśnienia, ale jakby w ramach wstępu na temat Ducha Świętego chciałbym jakby w tych wstępnych słowach troszkę zobrazować i przybliżyć osobę Ducha Świętego, iż to nie jest, jak wielu uważa, jakaś marionetka w naszych rękach. Ale jest to pełen majestatu i chwały Bóg, w którego wierzymy. Otwórzmy stosowne fragmenty. Jeden z nich już był dzisiaj cytowany, ale do niego dojdziemy. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, choć zrobię tu wzmiankę do nowego przekładu, bo w nowym przekładzie pocieszyciel jest przetłumaczony jako opiekun. Opiekun. To jest bardzo wyjątkowe i na tym się też dzisiaj skupię. Innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Gdy przyjdzie pocieszyciel, opiekun, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie.
Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Poślę go do was. Kochani, uwielbiam te fragmenty. Dlaczego? Bardzo kocham te fragmenty, które podkreślają jedność Ojca i Syna. Niesamowite są te fragmenty. Bardzo często przy różnych okazjach stosuję taki zabieg, aby pokazać pewną prawdę, której mocno się trzymam. Zadam dzisiaj wieczorem wam pytanie. Na podstawie tych fragmentów odpowiedz na pytanie. Kto pośle Ducha Świętego? Kto pośle Ducha Świętego? Pan Jezus, jest w jednym miejscu napisane, w innym miejscu jest napisane Ojciec, a jeszcze w innym jest napisane Ojciec w imieniu moim, jeszcze w innym miejscu napisane ja prosić będę Ojca. Jakaż jedność i spójność. Świadkowie Jehowy mieliby z tym ogromny problem. I inni wyznawcy, tak, mieliby z tym problem. Ci, którzy nie wierzą w jedność Boga, Syna i Ducha Świętego, ogromny z tym problem. Ja stoję na stanowisku i mam na to mnóstwo dowodów biblijnych i raz po raz ich używam, iż jest jakaś tajemnicza, niepoznana przez człowieka do końca jedność jednego Boga w trzech osobach. Mocno na tym stanowisku stoję. Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Choć w dalszym ciągu mówię, iż jest to tajemnicze i nie do końca poznane, bo są fragmenty, które sugerują jakieś, mimo wszystko, jakieś role w tej Trójcy, jakieś stanowisko w tej Trójcy, to jednak muszę zaufać pokornie, iż Bóg jest jeden w trzech osobach. Muszę zaufać. Nie jesteśmy w stanie, kochani, objąć rozumem Boga tu na ziemi. Nie. Dlaczego? Bo cząstkowe jest nasze poznanie. I choćby nie wiem, jak człowiek był mądry i jakie by miał IQ swoje, nie pozna Boga tak, jak On jest poznany przez Ducha Bożego. Nie pozna. Dopiero tam, w niebie, nie wiem jak jeszcze, ale tam, kiedy staniemy przed Nim, będzie poznany przez nas i my będziemy poznani, jak mówi apostoł Jan. Czekam tej chwili. Wiele, wiele wątpliwości się wyjaśni wówczas. Bądźmy pokorni tu na ziemi. Nie obrastajmy, nie zachowujmy się pysznie. Są tajemnice, które Bóg uznał za właściwe zostawić tajemnicą. Dlaczego? Dlatego, że, już o tym mówiłem, chwałą Bożą jest rzeczy ukryć. Jest rzeczy jakby uczynić tajemniczymi, ukrywać. To stanowi jakiś zarys Bożej chwały. To stanowi jakiś element Bożej chwały, że On nie do końca jest odkryty dla wszystkich w 100%. I to stanowi swego rodzaju chwałę Bożą. Ja o tym mówiłem, nie będę już do tego wracał. Kochani, 7 wiersz 16 rozdziału mówi słowa, które chciałbym mocno podkreślić. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, lepiej dla was. Cóż to oznacza, iż lepiej dla nas, żeby Pocieszyciel przyszedł, albo lepiej dla nas, żeby Chrystus odszedł? Przynajmniej dwojakie zrozumienie jest tego fragmentu, a przynajmniej ja rozumiem go jakby na dwa sposoby. Po pierwsze, bardzo dosłownie, lepiej dla mnie się stało, iż Pan Jezus Chrystus po prostu odszedł. Odszedł, wiemy jak. Poszedł na krzyż, aby odejść z tej ziemi w sposób, jaki został zaplanowany przez Boga już dawno. Tam na krzyżu zmarł. Tam na krzyżu oddał swoje życie. W końcu zmartwychwstał i odszedł do Ojca. Czy to odejście, Jego śmierć jest dla ciebie po prostu lepsze niż wszystko? Pan Jezus mówi, to jest lepsze. Lepiej dla was, kiedy ja odejdę. Innymi słowy, lepiej dla was, kiedy ja odejdę, a nie zostanę i dożyję jakiejś starości. Nie, lepiej dla was, kiedy po prostu odejdę z tej ziemi w zaplanowany przez Boga sposób. I przecież to było lepsze, kochani. Cały świat, ty i ja, skorzystaliśmy na tym, że Chrystus odszedł. Każdy z nas, ponieważ tam na krzyżu zapłacił za nasze winy, odchodząc z tej ziemi.
Ale Pan Jezus jakby mówi o czymś głębszym. Mówi o czymś głębszym, mówi o obecności Ducha Świętego. Iż pośle do nas opiekuna, pocieszyciela. Kochani, zadam jeszcze pytanie, wracając do tej myśli, którą przed chwilą zacytowałem. Czy odejście Chrystusa, Jego śmierć, zbawienie, które zgotował, jest dla Ciebie lepsze niż Twoje własne życie? Lepsze niż wszystko? Jak cenna perła, jak cenny skarb. Czy to stanowi coś najlepszego w Twoim życiu? Lepsze niż to ziemskie życie? Jeśli tak, to uważam, że jesteś prawdziwie biblijnym chrześcijaninem, wierzącym w Boga. Problem w tym, że wielu ludzi uznaje wiele innych rzeczy za jeszcze lepsze niż Chrystus Jezus. Kochani, a więc lepiej, żeby odszedł, mówi Pan Jezus, bo przyjdzie pocieszyciel, opiekun. Kiedy mówimy pocieszyciel, opiekun, to nie opisujemy Ducha Świętego w całej pełni. To nie oznacza, kiedy Pan Jezus mówi, że Duch Święty jest opiekunem, pocieszycielem, nie określa przecież w sposób pełny Ducha Świętego. Określa tylko jakiś rodzaj Jego pracy. Dlaczego Duch Święty jest nazwany opiekunem, pocieszycielem? Dlatego, że charakter Jego pracy i działalności w Kościele bardzo przypomina pocieszyciela i opiekuna. On czyni jeszcze wiele innych rzeczy, ale jakaś część Jego działalności bardzo przypomina opiekuna, pocieszyciela. Kochani, kiedy zastanawiałem się nad słowem opiekun, mówiąc o Duchu Świętym i o właściwym poznaniu Ducha Świętego, to zauważyłem przynajmniej kilka takich cech właściwych dla roli opiekuna. No, z życia wzięte życiowy przykład, to choćby jakieś wycieczki, jakieś spotkania, czy weekendowiska, czy zimowiska. Każde tego rodzaju spotkanie musi mieć opiekuna. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, opiekun dba o bezpieczeństwo. Dba o bezpieczeństwo. I na tym słowie, które teraz powiem, na tym charakterze Jego pracy mógłbym zbudować kilka godzin wykładów na temat tego, co się dzieje dzisiaj w Kościele i jak bardzo Duch Święty jest nam potrzebny, abyśmy byli bezpieczni. Bezpieczni w Kościele. Abyśmy naszą działalność i wszystko, co się dzieje, jakby żeby to było bezpieczne. Chcę powiedzieć i podkreślić bardzo mocno dzisiaj. Duch Święty jest nam niezbędny, aby było między nami bezpiecznie. Dlatego, że bez Niego po prostu robi się niebezpiecznie. Bez Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego pośród nas robi się bardzo niebezpiecznie w Kościele. Kochani, dlaczego tak myślę? No wyobraźmy sobie choćby wycieczkę z dziećmi albo z młodzieżą. Dzieci i młodzież szczególnie, ale nie tylko, dorośli również. Człowiek po prostu w swojej naturze po prostu uwielbia stwarzać zagrożenie. Uwielbia. Dzieci to po prostu kochają. Coś wezmą do ręki, nie wydaje się nieraz, a potrafią tak coś wymyślić, wykombinować, iż staje się to niebezpieczne nie tylko dla niego, ale i dla całej grupy. Opiekunowie mają czasem ręce naprawdę pełne roboty, żeby opanować jakoś tą dziecięcą skłonność do stwarzania zagrożenia. Nauczyciele, opiekunowie wiedzą, że mówię prawdę. Dzieci po prostu to lubią. Czasem nieświadomie, ale stwarzają zagrożenie. I jak ważna jest więc rola opiekuna, żaden organizator wycieczki nie zaryzykowałby zorganizować wycieczkę bez opiekuna. Żaden, gwarantuję wam. Żaden. Mam nadzieję i wierzę, gorąco tego życzę każdemu pastorowi, każdemu przewodnikowi w jakimkolwiek kościele, w jakimkolwiek zborze, aby nie ryzykowali prowadzić zboru bez Ducha Świętego, bo to jest niebezpieczne. Po prostu niebezpieczne, stwarza ogromne zagrożenie. Człowiek poprzez swoją upadłą naturę uwielbia stwarzać zagrożenie. Czasem chwila słabości, jakieś niemiłe słowo i zaczyna się. Dzieje się coś niebezpiecznego. Dlatego potrzebujemy opiekuna między nami. Choćby z tego względu, iż jest napisane, że Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę.
Kochani, jeśli On zna prawdę i On jest w stanie wprowadzić nas w prawdę i wprowadzać nas we wszelką prawdę, to czy mógłbym dzisiaj powiedzieć i miałbym rację, gdybym powiedział, nie potrzebujemy Ducha Świętego? Nie, potrzebujemy Go. Musi być tutaj, między nami, dlatego, że przecież wszyscy chcemy, aby była między nami prawda Bożego Słowa. Każdy kaznodzieja, każdy usługujący powinien zadbać o to, aby Duch Święty był w tym, co mówi, dlatego, że wtedy i tylko wtedy ma gwarancję, że On wprowadzi go we wszelką prawdę. Wiele zborów zamknęło drzwi dla Ducha Świętego i dzieją się tam rzeczy niezgodne z prawdą. Dlaczego? Bo Duch Święty nie został zaproszony. Jego obecność nie jest pielęgnowana pośród nich. Otworzyli się na inne rzeczy. Kochani, z innego choćby względu opiekun Duch Święty, Pocieszyciel jest nam po prostu niezbędny. Mówiłem przecież o tym tydzień temu, iż jeden z najbardziej dzisiaj lekceważonych darów Ducha Świętego jest jakby tarczą i zabezpieczeniem dla Kościoła. Czy pamiętacie, który to był dar? Rozeznawania duchów. Rozeznawania duchów. A popatrzcie, kto daje jak chce ten dar. Duch Święty. Dlaczego? Bo On po prostu nas zabezpiecza. Zabezpiecza zbór, społeczność, obdarowywując takimi darami, jak chce, aby społeczność była bezpieczna, aby mogła się zdrowo rozwijać, aby mogła wzrastać w prawdzie. A więc Duch Święty daje ten dar. I pamiętacie, mówiłem, iż wielką porażką jest, jeśli jakikolwiek przywódca zlekceważy ten dar albo zlekceważy braci i siostry, czasem tych bardzo nieaktywnych, siedzących czasem w kącie, bo bardzo często ten dar właśnie w taki sposób się objawia, iż ktoś jest bardzo cichy, nie ujawnia się bardzo często, ale ma oczy duchowe bardzo szeroko otwarte. Mógłbym na temat tego daru wiele mówić, ale pozwolę sobie tylko jakby na taki komentarz. A więc, bo o tym przecież tydzień temu mówiłem nieco szerzej. A więc jak potrzebny jest nam Duch Święty? Jest nam po prostu niezbędny. Po drugie, albo już po trzecie nawet, Duch Święty daje dary jak chce. A więc nikt tak jak On nie wie, jaka jest potrzeba w zborze. Oj, nikt tak jak On. Nie wie, czego bardzo potrzebujemy, jakiego daru potrzebujemy. Ciekawy jest paradoks. Zauważcie to, co teraz powiem. Posłuchajcie mnie uważnie. Dla bezpieczeństwa wiele zborów postanowiło zamknąć drzwi na Ducha Świętego, dlatego że nasłuchali się, że tam się coś dzieje, że tam są jakieś nadużycia, że tam jeszcze inne rzeczy się dzieją, więc pod pretekstem bezpieczeństwa postanowili ze swoich usług, nauczań wyrzucić Ducha Świętego, aby o Nim nie mówić, aby czasem nic się nie wydarzyło dla bezpieczeństwa. To jest paradoks i niemożliwe, dlatego że On jest opiekunem, który zabezpiecza nas. Nikt jak On daje bezpieczeństwo. Dlatego dziwię się i wydaje mi się, że to jest coś, o czym teraz powiem w Księdze Amosa w 5 rozdziale 18 wierszu, choć ten fragment o czym innym mówi, ale popatrzcie, jaka głębia jest w tym fragmencie. Dla bezpieczeństwa uciekają przed Duchem Świętym i wpadają na inne duchy. To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia. Ucieka przed lwem dla bezpieczeństwa, a spotyka coś jeszcze gorszego. Zamykają drzwi przed Duchem Świętym, opiekunem posłanym przez Boga, który ma pewne zadanie opiekowania się, pocieszania, opiekowania się i zachowywania w bezpieczeństwie umiłowanych Boga. Zamykanie się na Jego obecność otwiera drzwi na inne duchy. Dlatego, że przestrzeń nie znosi pustki. Ja, pustka musi być zagospodarowana. I kiedy ludzie zamykają drzwi dla Ducha Świętego, a więc zauważcie, zamykają drzwi dla prawdy, zamykają drzwi dla rozeznawania duchów, zamykają drzwi do obdarowywania, jak Duch chce, zamykają drzwi do wprowadzania we wszelką prawdę, i jak na to wszystko się zamkniemy, to pozostają nam tylko ludzkie siły. Po prostu ludzkie siły, które sprowadzają człowieka na manowce.
A więc w ten sposób Duch Święty postępuje. A więc potrzebujemy mieć właściwe poznanie Ducha Świętego, choćby pod tym względem. Co robi też Duch Święty, albo jaka jest Jego kolejna praca, albo kolejny element Jego pracy, która zawiera się w tym określeniu opiekun, pocieszyciel. Każdy opiekun, każdy pocieszyciel, każdy ojciec, każdy nauczyciel, który ma swojego podopiecznego, sprawdza postępy. Testuje i doświadcza. Wprowadza w jakiś test. Każdy nauczyciel przecież to czynił. Naucza, ale kiedyś przychodzi czas na egzamin. Sprawdzić postęp. W jakim jest etapie, na jakim jest etapie mój uczeń podopieczny, którym mam się przecież opiekować. Kochani, nie gardźmy doświadczeniami, gdyż może się okazać, i zawsze tak jest, że przychodzą doświadczenia, a nie oznacza to nic innego, jak Bożą rękę, rękę opiekuna nad twoim życiem, aby sprawdzić postęp, sprawdzić, w którym miejscu jesteś, jaka jest twoja wiara, czy budujesz ją na trwałym gruncie, czy czasem nie jest na słomie zbudowana. Przychodzi taki czas, kiedy przychodzi jakby ogień na to, co budujemy. Czy to się ostanie i można dalej budować? Tego potrzebujemy przecież w naszym życiu. A więc sprawdza postępy, ale to nie tylko i to nie wszystko, co czyni Duch Święty. Rola opiekuna także zawiera się w tym, iż on zachęca i napędza do wzrostu, do postępowania naprzód. Nie tylko sprawdzi twój postęp i nie tylko stwierdzi, aha, on jest w takim momencie, w takim miejscu, ale zrobi wszystko, bo to go jakby zobowiązuje do tego, rola, w jakiej się znajduje, zobowiązuje go do tego, aby sprawdziwszy twój postęp, wzmocnić cię i ponieść dalej, abyś zrobił krok naprzód. Każdy opiekun i każdy nauczyciel, jakiegokolwiek znałem z powołania, w szkole tak czynił. Sprawdzał mój postęp i sprawdziwszy, robił wszystko, aby pozwolić mi jeszcze wyżej wejść w poznanie, w wiedzę, aby mnie przygotować do końcowego egzaminu. Znamy fragment. Jesteśmy przekonani o tym, jak mówi apostoł Paweł, iż ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je czynił aż do końcowego egzaminu. Co jest napisane? Aż do przyjścia Pana. Będzie to czynił. Będzie się opiekował. Będzie cię uczył. Będzie z tobą, jak mówi Pan Jezus, na wieki, aby cię uczyć i wzmacniać, posilać, sprawiać, abyś stawiał kroki wyżej i wyżej, abyś się na ten końcowy egzamin właściwie przygotował. Na przyjście Pana, które lada moment się wydarzy. Kochani, mówiłem o darach Ducha Świętego i dzisiaj nie będę o tym mówił, ale chcę zwrócić na coś dzisiaj szczególnie uwagę. Czasu mi niestety brakuje, jeszcze już dzisiaj pozwolę sobie 10 minut przedłużyć. Chciałbym zwrócić na uwagę naszą na trzecią Księgę Mojżesza, 10 rozdział, 1 wiersz. Uważam, że niepoznanie roli Ducha Świętego i działania Ducha Świętego w dzisiejszym Kościele, w dzisiejszych czasach, powoduje ogromne komplikacje. Wiele zrań, wiele niewiadomych, wiele zgorszeń, wiele bólu i łez w Kościele, bo komuś się wydawało, że to Duch Święty, a to Duch Święty nie był. Komuś się wydawało, że to Duch Boży, a to było to, co uczynili synowie Aarona. Synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień. Inny ogień, którego im nie nakazał. Inny ogień. To jest ciekawa historia, ponieważ ona się powtarza. Kiedy dochodzi do buntu Koracha, tam dzieje się dokładnie to samo. 250 osób bierze kadzielnicę i ofiarowują inny ogień. Inną duchowość, inną pobożność. Nie Bożą, nie z Bożego nakazu i nie z Bożego pochodzenia, ale jakąś inną. I ciekawe jest to, skracając całą tą historię,
że Bóg nie pozostawił tego tak, jak to było, ale radykalnie z tym postąpił do takiego stopnia, iż nawet kapłani, którzy służyli, musieli zginąć w tym dniu, ponieważ wyszedł prawdziwy ogień od Boga, który spotkawszy się z tymi ludźmi, strawił ich całych. Strawił ich całych. I kochani, powiem tak. Spotkanie grzesznego człowieka z Duchem Bożym, z Bożym Duchem, musi go strawić. Musi go strawić. Nawet jeśli to strawienie oznacza powstanie do nowego życia, do duchowego życia, to i tak to było strawienie starego życia. W tym przypadku skończyło się niestety bardzo źle. Tak samo w buncie Koracha. 250 osób zostało pochłoniętych żywcem ogniem. Inni oczywiście, nad nimi się rozstąpiła ziemia. To jest bardzo ciekawe, bo Izajasz, 50 rozdział, choć to jest zupełnie inny fragment i dotyczy czegoś innego, ale ja już dawno, chyba z kilka dobrych lat temu, zwróciłem uwagę na ten fragment i zatrzymał moje myślenie na jakiś czas. 50 rozdział, 11 wiersz. Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień i zapalacie strzały ogniste, wejdziecie w żar waszego ognia i na strzały ogniste, które zapaliliście. Spotka was to z mojej ręki, będziecie leżeć na miejscu kaźni. To nie jest fragment inspirujący do Ducha Świętego. Nie wiem, czy jakikolwiek kaznodzieja odważyłby się w pozytywny sposób zwiastować na ten temat, bo uważam, że niektórzy mogliby się pomylić, korzystając z tego fragmentu. Ten fragment mówi o Bożej karze i sądzie, kaźni, która ma nastąpić. I mówi, biada wam, ludzie, którzy swoje ogniste strzały wypuszczacie i swój jakiś dziwny inny ogień rozpalacie. Biada wam, sami zginiecie w tym ogniu. On was pochłonie. Bracia i siostry, to się dzieje, kiedy Duch Święty jest wyproszony za drzwi, a kiedy zaczyna się go imitować i stwarzać swojego Ducha Świętego. Swojego Ducha. Swoją duchową pobożność. Tak się podarzyło i tak się stało w wielu miejscach na całym świecie, gdzie robi się to, co robi, mówi się to, co mówi, a jakby podpisuje się to Duchowi Świętemu, a to jest inny ogień, nie ten, który Duch chce rozpalać. Kochani, nie chcę stać jakby, bo znacie mnie, znacie moje zwiastowanie, dosyć radykalnie do tego tematu podchodzę, ale ja jestem zwolennikiem równowagi. Nie chcę, aby żadna społeczność i żaden Kościół poszedł w skrajność zamykania się przed Duchem Świętym, o tym przecież dzisiaj mówię, ale też z tego powodu nie chcę, aby żadna społeczność otworzyła się tak bardzo w niepoznaniu Ducha Świętego, iż nawpuszczali wszystkie inne duchy, tylko nie Ducha Bożego. Jestem na stanowisku stania w równowadze, w poznawaniu, w rozsądzaniu, ale z drugiej strony nie lekceważeniu Ducha Świętego, bo przecież o tym jest napisane. Proroctw nie lekceważcie darów Ducha Świętego, ale je rozeznawajcie. Przecież apostołowie przestrzegają i mówią, nie każdemu duchowi wierzcie. Dlaczego? Bo będzie ich wielu. Będzie wiele takich duchów, które będą chciały się zadomowić. Nie każdemu wierzcie. Ale to rozeznawajcie. A Duch Święty daje nam dar rozeznawania. On daje do Kościoła i szanujmy tych, którzy rozeznawają. A nie pozbywajmy się ich ze zboru, bo są staroświeccy, jacyś radykalni nieco bardziej i tak dalej i mają inne spojrzenie niż wszyscy. Nie, bo być może mają właściwe spojrzenie niż większość. Weźmy to pod uwagę. Kochani, jest jeszcze jeden temat i na nim zakończę, bo czasu mi nie starczyło dzisiaj, choć działanie Ducha Świętego jest bardzo szerokie i mam tu kilka jeszcze przykładów tego, jak wiele Duch Święty uczynił w Twoim i moim życiu podstawowych rzeczy, choćby opamiętanie, wprowadził Cię w prawdę, przekonał o grzechu i sądzie sprawiedliwości, zrodził Cię z ducha, przecież zrodziłeś się z ducha, wspiera Cię w niewysłowionych westchnieniach, inspiruje do uwielbienia, posyła do służby i owocowania, prowadzi Cię do uświęcenia, przypomina Ci słowa Pana Jezusa, wprowadza Cię we wszelką prawdę. I można tu mówić i mówić na temat pracy Ducha Świętego, jak przykre jest to,
iż tak wielu ludzi po tym wszystkim, co Duch Boży uczynił i czyni w ich życiu, postanawiają zamknąć się na Niego, nie mówić o Nim, nie przeżywać Jego obecności, tylko dlatego, że się boją nadużyć. Tylko dlatego, że są w strachu, bo coś gdzieś się działo. Uważam, że jest to tylko wyraz tego, przed czym mamy lęk i co bardziej szanujemy. Czy bardziej boimy się diabła, który może coś namieszać? Czy bardziej boimy się i szanujemy Ducha Świętego, który może nas zabezpieczyć przed tym? Kochani, jest fragment, który mówi o tym, iż jeśli z pokorą, dodaję to słowo, z szacunkiem i z pokorą prosić będziemy Ojca o Ducha Świętego, On nie da nam przecież węża i nie da nam innych rzeczy. Ja staram się i chcę na tym fundament mojej wiary i modlitwy zbudować, otwierając się na Ducha Świętego, ale będąc ostrożnym i będąc tym, który jest rozważny. Ja lubię być entuzjastą i lubię i bardzo potrzebuję Ducha Świętego, ale jestem rozważny. Oczy mam szeroko otwarte, ponieważ Biblia mnie do tego zobowiązuje. Kochani, i ten ostatni fragment, który jakby chciałem dzisiaj z wami rozważyć na koniec tej usługi, zawarty jest w liście Judy, 1 rozdział, 8-10 wiersz. Bardzo chciałem usłużyć już dawno na ten temat, wplotłem to w tą usługę, na temat niepoznania wyższych bytów. Otwórzmy sobie. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierzchnościami, i posłuchajcie tego, i bluźnią istotom niebieskim. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają. Natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta, poznają, gubią ich. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama. Dla zapłaty, i posłuchajcie, w jakim buncie poginęli, Korego. W buncie Korego. Inny ogień. Kochani, ten fragment, który zacytowałem przed chwilą, mówi o postawie niepoznania i pohańbienia wyższych bytów. Zarówno pozytywnych wyższych bytów, jak i tych mniej pozytywnych, a raczej negatywnych, jak i diabła, szatana, Lucyfera, demonów, upadłych aniołów i tak dalej. Juda przestrzega nas przed jakimkolwiek bluźnierstwem, czy to przeciwko Bogu, aniołom, jak i, to jest bardzo kontrowersyjne, ale uważam, że powinien to powiedzieć dzisiaj, niepoznaniem i bluźnierstwem przeciwko nawet diabłu, Lucyferowi i upadłym aniołom. Dlaczego tak mówię? Stoję na stanowisku, iż oczywiście demony mamy wyganiać, sprzeciwiać się przeciwnikowi diabłu, ale nie jest naszą powinnością na niego wulgarnie mówić, bluźnić mu i tak dalej, i tak dalej. To nie jest nasze zadanie. Mamy się mu przeciwstawiać. Mamy być przeciwnie do niego usposobieni i gromić go, oczywiście. Ale nie bluźnić i nie lekceważyć. Właśnie tego słowa mi brakło. Były społeczności i są, które zachowują się w sposób karygodny w stosunku do jakiegokolwiek wyższego bytu duchowego. Karygodnie. I wiecie, co się dzieje? Powiem wam, co się dzieje, co zauważam, że jest zasadą. Znam takich usługujących i znam takie zbory, które tak zachłysnęły się egzorcyzmami, wypędzaniem demonów i czynią to w sposób pyszny, lekceważący i bluźnierczy w stosunku do nich. I wiecie, co się najczęściej dzieje? Uważam to za zasadę. Dzieje się to, co jest tu napisane. Popadają w zepsucie. W zepsucie. Pornografia, pedofilia, cudzołóstwa i tak dalej. Mógłbym dzisiaj nazwiskami tutaj nazwiska podawać tych, którzy w ten sposób skończyli, bo mieli taką postawę. Uważam, że jeśli ktoś przyjmuje taką postawę wobec wyższych bytów, nawet diabła, to już wpadł w jego ręce, tak naprawdę. Biblia mówi nam wyraźnie, bądźmy prawidłowo ustosunkowani, mamy autorytet w Jezusie, oczywiście, ale nasza postawa powinna być
pełna właściwej postawy, o takiej, taką, jaką miał choćby archanioł Michał. Niech cię Pan potępi. Nie bluźnierstwo, ale niech cię Pan potępi. Jest mnóstwo takich przykładów ludzi, co skończyli bardzo, bardzo źle. Tylko dlatego, ponieważ wypędzali demony w sposób bluźnierczy, obrzydliwy, pyszny i tego nawet nazwać nie da się i słów brakuje. Skończyli w cudzołóstwie z innymi kobietami, w pedofilii i we wszystkich innych możliwych skrajnościach seksualnych, jakie tylko istnieją. Skąd o tym wiem, że jest to zasadą? Choćby z historii Złotego Cielca, kiedy Izrael na chwilę tylko zlekceważył wyższy byt Boga, obrócił jego obraz, zniekształcił i szybko się to skończyło zabawą, która kończy się w życiu tych, o których powiedziałem. Użyte słowo jest tam tsachek, bawili się niemoralnie, seksualnie. Ta zabawa była, nie będę określał i mówił, bo to jest bardzo niesmaczne, ale tak mówi Biblia. To była niemoralna zabawa. To nie był taniec przy tamburynie. To były niemoralne, grzeszne, cudzołożne zachowania. Tylko dlatego, że najpierw cudzołożyli duchowo. Przerosło albo przeobraziło się to w cudzołóstwo fizyczne. Kochani, w ten sposób chciałbym zakończyć to zwiastowanie na temat poznania Boga. Jak widzicie, troszkę to rozszerzyłem w ogóle wobec poznania duchowych istot. Miejmy właściwą postawę do wszystkiego. Biblijną właściwą postawę wobec wszystkiego. Mam nadzieję, że nie zrozumieliście mnie źle, kiedy mówiłem o postawie względem upadłych aniołów czy szatana. Wiecie, o czym mówię chyba. Biblijna postawa jest to postawa pełna autorytetu i przeciwstawiania się, a nie bluźnierstwa i pychy. Tak, taka jest biblijna postawa. Zachęcam was do tego, abyśmy jakby poznawali Boga każdego dnia. Pan da nam się poznać, jeśli będziemy Go szukać. Będzie nas wprowadzał we wszelką prawdę. Miejmy serca otwarte na Ducha Świętego. Uważam, iż po tym wszystkim Duch Święty nie jest miłym dodatkiem do chrześcijańskiego życia, ale jest po prostu nam niezbędny. Niezbędny w Kościele i w Twoim, moim życiu. Kochani, przepraszam, że przedłużyłem. Błogosławię was z całego mojego serca i życzę owocnego poznawania Boga na każdy dzień. A przez poznanie, jak mówi list do bodajże Filemona, będziemy napełniani łaską i pokojem. Poznawajmy więc Pana na każdy dzień. Amen.